Dzień dobry, zapraszamy na kolejną rozmowę z cyklu Retro Resovia, w trakcie których wspominamy dawne czasy, dawne lata Resovii. Mamy rok 2020, 115-lecie klubu. Znakomita okazja do tego, żeby troszeczkę wrócić do lat choćby 70., do sukcesów siatkarzy Resovii. Naszym gościem dzisiaj jest mistrz świata, mistrz olimpijski, wielokrotny mistrz Polski. Tych tytułów troszeczkę się nazbierało. Oczywiście lata 70. Pan Marek Karbasz. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Panie Marku, wymieniłem troszkę tych tytułów na wstępie. Trochę medali pan zdobył. Który dla pana ma największe znaczenie? Który wisi gdzieś na honorowym miejscu? Nie, no oczywiście, że medal olimpijski. Ja osobiście uważam, że to jest największa impreza, największe święto sportu, a w tym też i siatkówki. Także medal olimpijski mamy zawsze pod ręką, bo ludzie, którzy przychodzą nieraz do mnie do domu, proszą, żeby im pokazać, także jest na honorowym miejscu. Inne medale mam pochowane, że tak powiem, w pudełkach. Czyli nie ma jakiegoś takiego miejsca w domu szczególnego, gdzie te wszystkie trofea, te wszystkie medale, puchary gdzieś stoją, tylko ten jeden jedyny medal olimpijski? Nie jestem z tych, którzy wracają do przeszłości zbyt często, żeby sobie przypominać, jak to było. A jakieś pamiątki z tych lat grania? Nie, no pamiątek oczywiście też mam całe pudła, że tak powiem, bo tych wyjazdów i to do krajów takich wtedy dla nas egzotycznych jak Japonia, Brazylia, Argentyna czy Chiny, to tego trochę było. Także stamtąd mam fajne pamiątki, ale tak jak mówię, że tego się nie da wszystkiego wyeksponować, bo to jest za dużo. Co takiego najciekawszego pan przywiózł z takiej eskapady Chiny, właśnie Japonia? Te kraje, bo to w latach 70. to bardzo duża egzotyka dla Polaka. No tak? Przede wszystkim jakieś pamiątki, które żeśmy otrzymywali od organizatorów, a to jakieś hełmy samurajskie, a powiedzmy rękodzieło. Miejscowe? Miejscowe. Nie mówiąc już o bryloczkach, pucharach, znaczkach sportowych. Także tego jest, nazbierało się. Cały trochę. Garaż, tak? Może nie garaż, tylko parę paczek w piwnicy. Panie Marku, a który z tych tytułów był najtrudniejszy, tak? No, który, taki szczególny, który było najtrudniej zdobyć? Pewno też nie ten olimpijski się przy tym pojawi, tak? Bo to jest taka impreza, na którą ciężko się dostać, w której ciężko to złoto zdobyć. No, przynajmniej tak mi się wydaje, że wtedy turnieje olimpijskie to grali najlepsze zespoły, że tak powiem, świata. Teraz są te różne kwalifikacje i niekoniecznie najlepsze zespoły grają. Przykład w tym roku, prawda? No, że wspaniałe drużyny jak Serbia, jak Słowenia, Niemcy nie dostali się do finału. Mamy za to parę egzotycznych. Mam, no ze dwa. Zawsze się chyba trafia, ale to jest wina, że tak powiem, całego systemu kwalifikacji. Ja uważam, że na olimpiadę, ponieważ to jest największe święto sportu, powinny jechać najlepsze drużyny. I nie żeby jakiś jeden turniej decydował o tym, czy ktoś pojedzie, czy nie. Czy ktoś, jakaś drużyna pojedzie, czy nie pojedzie. To powinno być 4-letni cykl zbierania punktów kwalifikacyjnych za różne turnieje, występy. I według mnie tak powinno być. Może się uda kiedyś. Panie Marku, a wracając do pytania, ten olimpijski medal był najtrudniejszy, mistrzostwo świata, czy może któryś z klubowych sukcesów? Nie, no, na pewno wspomina się i pamięta najbardziej te najwspanialsze, największe sukcesy, prawda, ale na pewno mistrzostwo Polski, pierwsze mistrzostwo Polski to chyba też było wielkim sukcesem dla nas, bo nikt na nas nie stawiał. Myśmy w pierwszym roku uczestnictwa w pierwszej lidze zajęli 3. miejsce, a w następnym już mistrzostwo kraju, także
To był wielki sukces. Była jakaś feta po powrocie do Rzeszowa, było jakieś świętowanie w 2012 roku po kolejnym Mistrzostwie Polski, feta na rynku w Rzeszowie. Jak to wyglądało, gdy wy w 1971 roku zdobyliście pierwsze złoto? Ja pamiętam, że wtedy gdzieś umówiliśmy, znaczy mieliśmy wyznaczone spotkanie pod halą Rosiru i stamtąd jechaliśmy dorożką zaprzęgniętą w dwa koniki, kilka dorożek po godzinie 15, wtedy jak ludzie wychodzili z pracy, także naszym przejazdem ludzie nam klaskali, co było bardzo przyjemnie, witali. A innych to tam sobie specjalnie nie przypominam, bo zawsze po jakimś tam sukcesie było się zapraszanym do ratusza, gratulacje, puchary, jakieś tam odznaczenia zasłużone dla miasta Rzeszowa, a to dla województwa rzeszowskiego, bo wtedy było województwo rzeszowskie. Także zawsze coś się działo. Czyli to tak, jak w dzisiejszych czasach by to odnieść, jak się widzi te autobusy, tak, odkryte z piłkarzami świętującymi mistrzostwo, tak? Ta bryczka była takim pokazaniem w mieście, że mamy mistrza Polski w Rzeszowie. Tak można to powiedzieć, no. Panie Marku, a premie za mistrzostwa jakieś były? Do dzisiaj siatkarze, profesjonalny sport to są duże pieniądze, nie ma co tego ukrywać. Jak to wyglądało wtedy w latach 70? Czy to był właśnie tytuł zasłużonego dla miasta, uścisk dłoni i tyle? Czy można było coś z tego mieć także? No przeważnie to tak się odbywało. Tam jeszcze jakiś puchar z kryształu czy coś takiego. Trzeba wiedzieć, że sport w latach 70. był finansowany inaczej niż jest teraz. Zawodnicy w cudzysłowie pracowali w różnych zakładach pracy. W Rzeszowie Resowia była oparta na przedsiębiorstwach budowlanych. Płomień Sosnowiec na górnictwie, Gwardia Wrocław na policji, na milicji wtedy. Legia Warszawa na wojsku. Także to wszystko zależało od dyrektora zakładu, w którym się pracowało, czy dał jakąś małą premię, czy nie, ale to pieniądze nie były, że tak powiem, na tamte czasy wygórowane. Powiedzmy jedną pensję miesięczną. O. Można było dodatkowo dostać. Można było dostać. To gdzie pan pracował w takim układzie, grając w latach 70? Ja? Pamięta pan jeszcze? Pamiętam, ja pracowałem w cudzysłowie w Rzeszowskim Zjednoczeniu Budownictwa i później w elektromontażu. Ale w drużynie rozumiem, że jak było was 12, to każdy był gdzieś tam, powiedzmy, nazwijmy to u każdego, u jednego ze sponsorów, no, tak? W Instalu. Instal był takim głównym sponsorem wtedy siatkówki. Dobrze, to ciekawi mnie bardzo, na jakim stanowisku? Jak to tu było wpisywane? Jak to wyglądało? Tego to już nie pamiętam. Ale to trzeba było się pojawić raz na jakiś czas w tej pracy? Czy no przede po wypłatę, tak? Przede wszystkim po wypłatę, ale tak, niektórzy zawodnicy po treningu porannym chodzili do pracy. Ja studiowałem, no to zawsze jechałem na jakieś tam wykłady czy ćwiczenia. Panie Marku, lata 70., Resowia, 4 Mistrzostwa Polski, ale w 1973 nazwijmy to w cudzysłowie tylko srebro. Jak to zostało przyjęte tutaj w środowisku? Bo no dzisiaj widzimy, że wymagania są w Rzeszowie spore. Przez ostatnie lata, gdy był tylko finał, nie było złota, było rozczarowanie. Jak to wyglądało wtedy? Nie, ja myślę, to trudno powiedzieć. Ja myślę, że zdobycie srebrnego medalu nie było źle przyjęte przez ówczesne władze czy naszych sympatyków. My nie przegraliśmy z Kretesem tego mistrzostwa. Tam chodziło chyba o jeden mecz. Olsztyn nas wyprzedził, także przez całą ligę nasza drużyna grała bardzo dobrze, no ale lepsze w końcówce okazał się Olsztyn, tak jak w sporcie. Bo też trzeba też jasno powiedzieć, że wtedy nie było playoffów, to nie były finały, nie było tylko przez cały sezon zbierało się punkty,
które na końcu decydowały grał o tym. Każdy z każdym i na koniec punkty decydowały, kto był pierwszy, kto drugi. Wtedy... No, wtedy się grało albo jeden mecz, albo w weekendzie się grało dwa mecze, a były też i takie ligi, że się grało w sobotę Szczelam na przykład w Olsztynie, a w niedzielę w Gdańsku. Były takie sezony, dokładnie. Ciężko było takie dwa mecze w weekend grać, bo teraz się dużo o tym mówi, że no, trzeba odpocząć tak, po meczu, a jak jechało się tak na jeden weekend do... Ja to znam z odpowiedzi z tych lat 70., tak? Chociaż w latach 80. też grało się dwa dni. To się grało mecz wieczorem, drugi grało się rano. A no, co się w międzyczasie rano, działo, to tylko już tak? Przed południem, no, godzina 11-12, w tych godzinach. No, czy było ciężko? Wtedy sobie człowiek nie zdawał sprawy. Był młody, wysportowany, silny. No na pewno, tak było, i tak się grało, na pewno było ciężko, bo jak sobotni mecz rozpoczynał się powiedzmy o 18, trwał te 2-3 godziny, później trzeba jakąś kolację i w drogę, a że autokary nie były powiedzmy takie jak są teraz, wygodne, komfortowe, bardzo wygodne. Drogi były też inne. Drogi były inne, no ale trzeba powiedzieć na plus, że nie było tyle samochodów w ruchu na drodze. No ale tam się przyjeżdżało do hotelu 3-4 nad ranem. No rano trzeba było grać. No. Tak było i... No tak wszyscy tak mieli i wydawało się, przynajmniej mnie, że to jest normalne. A że człowiek był, tak jak mówiłem, wysportowany, silny, to... Ta odnowa następowała dość szybko. Dość szybko. No. Panie Marku, w tych latach 70. Rzeszów był takim rajem dla siatkówki w Polsce. Tu było najlepiej grać, najfajniej. No, sportowo 4 mistrzostwa, 1 wicemistrzostwo, no, mówi samo za siebie, tak? A jeśli chodzi o inne aspekty i organizacyjne, bo o tym się nie pisze w książkach, o tym się nie mówi. To pamiętacie tylko wy, którzy w tych latach grali. Jak to powiedzieć? No dzięki Bogu świat idzie do przodu, wszystko się zmienia. 50 czy 40 lat temu wszystko wyglądało trochę inaczej. Niby kluby były na tamte czasy dobrze zorganizowane, ale to nie ma w ogóle żadnej... Nie można tego porównać do dnia dzisiejszego. No, choćby sprzęt, choćby opieka medyczna. Wszystko było inne i na gorszym poziomie w stosunku do dziś. No ale wtedy mieliśmy wszystko, co najlepsze. No, na co mógł liczyć siatkarz w tamtych czasach? Mistrz świata, mistrz olimpijski, mistrz Polski. Teraz wiadomo, ci najlepsi dopisują w kontraktach kolejne, powiedzmy, zera, tak? A w latach 70. wy jako najlepsi na świecie siatkarze, na co mogliście liczyć więcej niż, jak to się teraz tak popularnie mówi, zwykły Kowalski? Ci, co grali w reprezentacji, to mieli troszeczkę lepiej. Po pierwsze, wyjeżdżali, mogli coś tam kupić na zachodzie i przywieźć, bo w Polsce dużo rzeczy nie było. Przykład, że przywoziło się puszkę Coca-Coli czy puszkę jakiegoś piwa i po wypiciu tego stawiało się na pamiątkę. Na pamiątkę. Teraz jest przecież to nie do pomyślenia, jeśli chodzi o sprzęt sportowy. Koszulek do treningu to się dostawało chyba jedną na sezon. Wiadomo, jakiej to były jakości. Prać wszystko trzeba było samemu. Koszulek meczowych było na sezon dwie pary. Często to zależało od klubu. Te same koszulki służyły jeszcze na drugi rok, już nie mówiąc o dresach, które trzeba było oszczędzać, bo to było na parę lat. Same buty sportowe. Ja pamiętam, że no my wyjeżdżaliśmy
do Japonii, a tam otrzymywaliśmy od ówczesnej Tigera, teraz to ASICS, buty sportowe czy torby, to w takich jednych butach grało się 3-4 sezony. Jak gdzieś tam się przetarły czy coś, to się naklejało plastry gorącym żelazkiem, prasowało, żeby to lepiej trzymało i się było zadowolonym, bo się miało Tigery, a te Tigery to też wiadomo, że to podeszwa była cieniutka. Często zawodnicy mieli stopy poodbijane, trzeba było jakoś kombinować, wkładać różne wkładki, żeby to było trochę bardziej amortyzowało. Teraz wszystko się zmieniło. No ja miałem taki przykład, że jeden trener życzył sobie, żeby zawodnikom kupować co 3 miesiące tenisówki. Może teraz tak jest, nie wiem, ale... Ja słyszałem opowieść taką, że ciężko w ogóle było o te tenisówki, że jeśli drużyna miała takie same, to był już duży sukces. Nigdy nie miała takich samych skarpetki. Jak ktoś miał z paskiem Adidasa, to grał parę sezonów, jak była... A się góra, nie rozleciały. To cerowało się, no bo wiadomo, Adidas to Adidas. Panie Marku, a tak życiowo, wiadomo, no, lata 70. w Polsce to troszkę inny świat, nawet nie troszkę, bardzo inny świat niż to, co widzimy obecnie. Łatwiej było, nie wiem, o samochód, o pralkę, lodówkę, takie rzeczy przyziemne, nie mówię o jakichś wyższych rzeczach, bo wtedy to było marzenie wielu, jak to powiedziałem wcześniej, zwykłych kowalskich. Powiem tak, że my jako sportowcy mieliśmy dużo lepiej niż zwykły kowalski, prawda? Na wszystko trzeba było mieć talony. Na samochód talon, na coś, na pralkę talon, na telewizor. No telewizor to już w późniejszych latach, ale w tych początkowych to tam telewizorów, bo telewizja była, tylko telewizorów nie było tak, że można było sobie kupić. No były udogodnienia, trzeba przyznać szczerze, że na przykład sportowiec, jeśli się ożenił, klub mu załatwiał dość szybko mieszkanie, gdzie normalny Kowalski musiał czekać kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Także pewne korzyści czerpało się ze sportu. Ale żeby zarabiać krocie i odkładać, nie było żadnych szans. Nie było też szans na wyjazd zagraniczny przez długie lata. To nie jest tak jak w tej chwili, że powiedzmy zawodnik wybiera tak, czy ja chcę zagrać we Włoszech, albo pojadę gdzieś do Azji na przykład, dobrze pozarabiać. No niestety, przynajmniej ja, ale wiem, że koledzy też nigdy nie brali się za wielkich profesjonalistów, że to jest ich jedyna praca. Większość zawodników studiowała, bo liczyła, że po skończeniu kariery przecież trzeba jakoś żyć, ustawić się. Dopiero później, po sukcesach drużyny narodowej, wszedł przepis, że można wyjechać na zachód po skończeniu 30 lat. Wtedy nie było menadżerów. Każdy musiał, jeśli chciał, znaleźć sobie jakiś klub, gdzie go chcieli. Nie było to też tak łatwo wyjechać, bo trzeba było zapłacić pewną dolę do Polskiego Związku. Oczywiście w twardej walucie. W dolarach. W dolarach. Także no, różne były komplikacje, ale jednak wszyscy, którzy grali w reprezentacji, wyjechali na ten zachód. Panie Marku, ale nie chce mi się w to dokładnie wierzyć. No, zdobywacie Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie, nie traktujecie się jako zawodowych sportowców. To w dzisiejszych czasach no, niewyobrażalne. No takie były czasy, no, co ja mogę poradzić. Tak jak powiedziałem, że mieliśmy dość dużo przywilejów w stosunku do normalnych Polaków, obywateli,
ale żeby na sporcie zbić, że tak powiem, w cudzysłowie fortunę i później gdzieś pieniądze ulokować i żyć sobie spokojnie, no to nie było takich szans. No. Tyle pieniędzy, co dzisiaj, nie było w siatkówce. Chociaż w Polsce i tak nie jest dużo, bo w krajach takich jak Rosja czy Włochy jest dużo więcej. Dużo więcej. Panie Marku, powiedział Pan, że nie było menadżerów. Jak zmieniało się kluby wtedy? Pan z Rzeszowa odszedł do Hutnika Kraków. Jak to wyglądało wtedy? Samemu się szukało klubu, klub szukał. No bo w tej chwili tak, jest iluś menadżerów, każdy menadżer ma najlepszych zawodników na świecie. No i oni załatwiają, powiedzmy, drużyny. Jak to wyglądało wtedy? Jak to wyglądało w Pana przypadku? Wtedy to wyglądało w ten sposób, że zawodnik do zawodnika mówił: słuchaj, bym chciał zagrać w waszym klubie. Czy zawodnicy z klubu namawiali zawodnika, przyszedłbyś do nas, jest fajna atmosfera, drużyna. To się działo w ten sposób. Później przyjeżdżał kierownik z prezesem czy coś i były rozmowy. Rozmawiało się o wynagrodzeniu, co długość kontraktu, ewentualnie, tak jak mówisz, o jakichś dodatkach. W moim przypadku, ja tego nigdy nie mówiłem, ale skorzystam z tego. Ja nie odszedłem z Resowi dlatego, że w Hutniku zaproponowano mi więcej. W roku, w którym odchodziłem, ja miałem ciężką kontuzję kręgosłupa. I ówczesny prezes Hutnika obiecał mi, że on sprowadzi najlepszych specjalistów, którzy są w Polsce i zrobią wszystko, żeby mnie wyleczyć. Tak się stało. Sprowadził jakiegoś profesora do Krakowa, z tego co mi mówiono, z Wrocławia. Miałem operację, no i później grałem w Hutniku, a że nigdy nie jest tak przeważnie. Jak się przechodzi, to się przechodzi na gorsze warunki, prawda? Tam jakoś finansowo też trochę skorzystałem, bo wiadomo, że Hutnik Kraków był sponsorowany przez Nową Hutę. Także w tym temacie to tyle. Jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się pójść do Hutnika, bo po tej operacji dość szybko zacząłem grać. Nawet wybrany zostałem najlepszym siatkarzem ligi po tej operacji. Miałem jechać na olimpiadę do Moskwy. Przecież grałem w szóstce reprezentacji w tym czasie. Ale żaden lekarz nie chciał mi podpisać książeczki zdrowia. Żaden lekarz z Centralnego Ośrodka Sportu. Także trener był zmuszony ze mnie zrezygnować. Czyli dotknęliśmy kolejnego aspektu, czyli tego dostępu do jakiejś pomocy zdrowotnej, tak? Bo kontuzje w sporcie były, są i będą, tylko w tej chwili nad zdrowiem zawodników czuwa sztab lekarzy, gdy coś się dzieje, jest wyjazd do Włoszech czy do jakiegoś innego kraju najlepszych specjalistów. Wtedy było to trudno. No wtedy było to trudno, bo i sama medycyna stała na dużo niższym poziomie. Przez te 30 lat wszystko się rozwinęło, wszystko poszło do przodu i dzięki Bogu, że teraz sportowcy mają taką opiekę. No ja sobie przypominam, jak ktoś tam miał skręconą nogę, prawda? Teraz dość szybko dochodzi do siebie. A wtedy no, co mogło być? Serwatką okładano skręconą kostkę. I czas, tak? No, oczywiście masażystę mieliśmy, no, jakieś masaże, coś tego. No, takie były czasy i były czasy dla mnie bardzo fajne, wspaniałe, że tak powiem, bo przede wszystkim było się młodym. Panie Marku, podobno kibice w Rzeszowie mieli Pana żal o to odejście do Hutnika. No, docierały do Pana takie tak, tak, sygnały? Tak. Mieli, no ale to tak jak mówię, wtedy była jedna gazeta,
tak napisano. Jedna słuszna, tak? Jedna słuszna, tak napisano, ludzie przeczytali, tak myśleli. No ale chyba zmienili zdanie, bo jak Hutnik przyjechał do Resowi. No właśnie, jak wyglądał pierwszy mecz pana tutaj? Jak wyglądał? No to wyglądał w ten sposób, że jak Hutnik wyszedł na rozgrzewkę, to publiczność zaczęła rzucać na parkiet drobniaki, tam groszówki, dwóch groszy. I coś tam wykrzykiwali. Ja to wszystko pozbierałem, te wszystkie grosze chuchnąłem. Jak się mecz zaczął, to do naszego wystawiacza, by w nim Sańko, powiedziałem: wszystko, co możesz, to do mnie. No i praktycznie atakowałem z 80% wszystkich piłek w meczu i wygraliśmy. I po tym meczu dostałem brawa na stojące od rzeszowskich kibiców. Czyli kibice, tak jak teraz, wymagające, ale potrafiące też docenić. Chyba tak, no. No ale takie jak mówię, wtedy była jedna gazeta, napisano tak, trudno. Panie Marku, wrócę teraz do tej Francji, do tego wyjazdu, do chyba takiego w latach 70. też spełnienia marzeń o życiu w troszkę innym miejscu niż Polska, w troszkę innych. No, to był Zachód, tak? To było jakieś pewno takie marzenie, które pan oglądał jeżdżąc z reprezentacją czy z Resowią, tak? Na mecz europejskich pucharów. To było to miejsce wymarzone do życia wtedy? No, za żelazną kurtynę wyjechał pan, tak? Myśmy nie wiedzieli, jak życie tam wygląda, prawda? Bo jak się pojechało na ten tydzień, czy na cztery dni, czy z drużyną klubową, czy z reprezentacją trochę na dłużej, to żeśmy nie poznawali, jak żyje normalny obywatel tamtego kraju, prawda? My mieliśmy wszystko podane w hotelu, na tacy. No i później człowiek się przekonał, że to są tacy sami ludzie, że żyją dużo lepiej, że są bardziej uśmiechnięci, mniej zestresowani. A szczególnie południe Francji. Ja miałem to szczęście, że całą moją karierę spędziłem albo nad Morzem Śródziemnym, albo nad Oceanem Atlantyckim. Czyli najlepsze miejsce do życia. Jeśli chodzi o Francję, to każdy zakątek Francji jest przepiękny. A jak się to odbywało? Ja z początku miałem kontakt z Włochami, pamiętam chyba z Padwą. Ale po tej mojej kontuzji, po operacji, redaktor były zawodnik, on jeszcze grał, jak pisał Zdzisiu Ambroziak, napisał w Sportowcu, że Karbasz miał kontuzję, operację, no i Włosi zrezygnowali. Trzeba było szukać dalej. Trzeba było szukać dalej, a wtedy menadżerów nie było. No i mój przyjaciel Jasiek Suk był wtedy we Francji, skontaktował działaczy z Arago Set, którzy też byli w pierwszej lidze. No i tak się zaczęło. Od słowa do słowa. Od słowa do słowa. Liga francuska wtedy to była jedna z mocniejszych lig w Europie. Jak to wyglądało? Nie. Najmocniejsze ligi, najmocniejsze drużyny były w krajach bloku socjalistycznego, że tak powiem. W krajach w cudzysłowie zachodnich, to było czyste amatorstwo. Dopiero według mnie po wyjeździe naszym do Francji, bo do Francji wyjechał Bronek Bebel, Rybaczewski, do Holandii i Belgii, Lubiejewski, do Włoch, resztę zawodników, dopiero oni brali przykład, jak treningi mają wyglądać, organizację klubu. Myśmy to przenosili, co było w Polsce. Wiadomo, że z czasem to prześcignęli nas Polaków. No mieli większe możliwości, tak? Mieli większe możliwości, ale wtedy to była czysta amatorszczyzna. Wszyscy zawodnicy pracowali, trenowało się dopiero po ich pracy, a więc o godzinie 20.
różnie się różni zawodnicy zachowywali, że w początkowym okresie to tam przed treningiem po pracy i piwko sobie jedno strzelił, czy dwa, dopiero trzeba było tłumaczyć, pokazywać. No ale zmieniło się, poszło wszystko to w dobrym kierunku i mamy efekty dzisiaj, że taka reprezentacja Francji, czy Włoch, czy nawet Niemiec są na bardzo wysokim poziomie. A wy jako obcokrajowcy też byliście takimi samymi zasadami objęci jak Francuzi? Czy czekaliście cały dzień na ten wieczorny trening? Ze mną to była inna historia, bo z tego co wiem, że niektórzy zawodnicy jak wyjeżdżali, to mieli gdzieś z tyłu głowy, że zostaną, prawda? To nie dość, że grali, to podejmowali też pracę. Ja ciągle z żoną powtarzałem sobie, że po kontrakcie wracamy do Polski. Także ona nie pracowała przez 20 lat tam, ja też nie pracowałem, tylko żyliśmy z mojej, że tak powiem, siatkówki. No ale to było takie rzeczy, że żyło się od podpisania kontraktu do końca kontraktu. Wtedy też nie było menadżerów. No ale jakoś mi się udało przez 20 lat znaleźć. Czyli przez 20 lat pan mówił cały czas, że będzie pan wracał, tak? Po skończeniu kontraktu zawsze byliśmy tak nastawieni, i że w razie czego wracamy. Bo tak jak powiedziałem, że żona nie podejmowała pracy i ja oprócz sportu też nie podejmowałem innej pracy, żeby sobie tam zabezpieczyć byt po skończeniu bawienia się w siatkówkę. Czyli można powiedzieć, że w Polsce pan pracował, nie pracując, grając w siatkówkę, a we Francji utrzymał się pan z siatkówki, nie pracując. Zupełnie dwa inne światy. No, w Polsce nie byłem, byłem tylko zawodnikiem, nie byłem trenerem. We Francji przez pierwsze 4 lata byłem grającym trenerem. Dopiero później, jak skończyłem karierę zawodniczą, zająłem się tylko trenerką. I tak jak pan obiecał, wrócił do Polski. Wróciłem. Był pan jedną z tych osób, które były w gronie tym odbudowującą siatkówkę w Rzeszowie. Jak to wyglądało w tym 2000, na przełomie wieku w tej chwili, tak brzmi, gdy ta drużyna przez kilkanaście lat grała w pierwszej lidze, nie w ekstraklasie, tylko w pierwszej lidze, później był epizod w drugiej. Jak wyglądały te początki odbudowy i tego, co jest teraz? Bo pan w tym uczestniczył. No, uczestniczyłem od 2001 chyba roku. Jak pamiętam, pierw przez pół roku jako trener, później jako działacz. No, na pewno nie było łatwo. Po pierwsze, drużyna grała w drugiej lidze chyba. Było. Ruszaliśmy z drugiej ligi. Nie było pieniędzy. Praktycznie nie było niczego. No ale pomału trzeba było zabiegać o takich sponsorów czy innych. Wytworzyła się atmosfera, powiem tak, rodzinna między tymi sponsorami, że było dużo drobnych ludzi, którzy pomagali. No i pomału, bez wielkich skoków naprzód. Cierpliwością, tak? Z cierpliwością udało się tworzyć co roku drużynę silniejszą, aż do wejścia, powrotu do ekstraklasy. Z chwilą wejścia ASECO, bo KOMP wcześniej, tak. Wcześniej był, chwilą wejścia ASECO jako głównego sponsora, materialnie, finansowo wszystko się poprawiło i to dużo. Kilkadziesiąt czy kilkaset procent. Także klub miał wtedy możliwości już zatrudniania
najlepszych zawodników. Jednych z najlepszych, bo... Panie Marku, jesteśmy na Podpromiu w tej chwili. Nagrywamy tę rozmowę na Podpromiu w hali, która była budowana dla Was w latach 70., bo na Wasze mecze w hali Rossiru przychodził komplet lub nadkomplet ludzi. Był mecz, gdzie trzeba było opróżnić salę, bo nie dało się grać, tak? No zawsze był komplet. Ja nie wiem, ile tam sala Rossiru chyba może pomieścić 800. W tej chwili około 800 osób chyba, tak. No to wtedy trybuny były siedzenia te same, co 30-40 lat temu. Nic się nie zmieniło. No były dostawiane krzesła z tyłu boiska, z boku boiska, także tego miejsca do gry to nie wiem, to nie było za dużo, z metr od linii bocznej. Przy zagrywce to gdzieś był korytarz metrowy pod ścianę, że kto zagrywał z dalsza, ale się biegło później w szpalerze krzeseł. Jak Rysowia swoją grą zdobyła sobie też popularność trochę na zachodzie, jak zaczęła grać w pucharach europejskich, władze Rzeszowa doszły do wniosku, że przydałaby się większa hala. I z tego co wiem, budowa zaczęła się gdzieś tam w latach 70., 74., coś tego. No później był kryzys ekonomiczny w kraju. Wiadomo, że ta hala była budowana kilkadziesiąt lat. No. A o co, przepraszam, nie żałuje pan, że nie udało się tutaj właśnie zagrać? No pewnie ta hala wtedy nie była gotowa na 4000 osób, tak jak w tej chwili, ale w takim, no na tamte czasy dużym i pewnie troszeczkę takim zachodnim obiekcie nawet można by było powiedzieć. Jedno, co mogę żałować i zazdrościć właśnie obecnym zawodnikom, to są hale właśnie, że grają w dużych, pięknych halach, że przychodzi, dla nikogo nie zabraknie miejsca. My, jak żeśmy grali najważniejsze mecze, z tego co wiem, to pod halą, przynajmniej tak prasa pisała i ludzie mówili, że pod halą jeszcze było kilka tysięcy osób. A to, że zimą, jak hala była pełna, pot się skraplał u sufitu, bo to otwierano drzwi, było gorąco, no różne rzeczy, no to z sufitu kapało. Nieraz trzeba było mecz przerwać, przerywać, wycierać. To takie były czasy, takie warunki. No. Panie Marku, wasze pokolenie długo czekało na następców i w reprezentacji, i tu w Rzeszowie, w klubie tak samo. Przez długie lata, no tak rozmawialiśmy tutaj chwilkę przed wywiadem, może niedługie, bo wcześniej w tych latach 70., 80. takiej telewizji nie było, ale wcześniej pełniliście rolę dyżurnych ekspertów od Mistrzostw Świata. Trzeba było czekać 40 lat na następców, na to, żeby polska siatkówka znów była najmocniejsza na świecie. No cóż, no tak się stało, chociaż Polacy zawsze mieli dobrą drużynę, tylko nie wiem z jakich powodów nigdy nie udawało im się wygrać tych najważniejszych imprez. Ja uważam, że Polacy są zakochani w siatkówce. Polacy się zakochali w siatkówce, moim zdaniem, dzięki Rysowi, dzięki grze Rysowi, bo to Rysowia wymyśliła podwójną krótką, zaczęła grać, później przejęła ten system gry reprezentacja, inne kluby. No, my byliśmy jak to pionierami? Było? No, pionierami szybkiej gry, tylko że obecnie gra się jeszcze szybciej. My żeśmy grali szybko na krótkim odcinku siatki, powiedzmy od połowy boiska w prawo. Teraz się szybko gra na skrzydła. No, wy zmieniliście siatkówkę, bo młodzi kibice mogą tego nie wiedzieć.
Dawniej nie było też takiego podziału na atakujących, przyjmujących, rozgrywających, środkowych. Tak? Grało się na dwóch rozgrywających. Wyglądało to zupełnie inaczej. Wszystko poszło nie w tym kierunku, co według mnie, nie w tym kierunku, co powinno. Amerykanie wprowadzili specjalizację, to znaczy dwóch środkowych, dwóch przyjmujących, wystawiających i atakujących. A wydaje mi się, że z tego względu, że oni nie mieli dużo zawodników, nie mieli w czym wybierać. Musieli tak zrobić, jeśli chcieli zdobywać medale. I to uczynili. Cały świat poszedł w tym kierunku, ale widzę na szczęście, że już zaczyna od tego odchodzić, że coraz bardziej się kładzie nacisk na wszechstronność zawodnika. Na wyszkolenie techniczne. Na wyszkolenie techniczne. Wiadomo, przy tym sposobie liczenia punktów nieraz jedno odbicie, czy dwa odbicia w secie, czy w meczu decydują o wygranym, prawda? Także wyszkolenie techniczne wraca na swój, że tak powiem. Na swoje miejsce, tak? Na swoje miejsce. To się też wiązało z tym, że taki był system. W moich czasach wszyscy przyjmowali, wszyscy atakowali, także łatwiej było grać nam na siatce tą naszą podwójną krótką. Teraz jest trochę trudniej, bo jest dwóch przyjmujących i libero. Także nie ma tam możliwości, powiedzmy, obchodzenia, jakichś dodatkowych zagrań, szachowania pod siatką. Ale z tego, co wiem, Brazylijczycy wymyślili pipa, prawda? Były trener reprezentacji Brazylii, Rezende, parę lat temu dobrych, jak tutaj był reprezentacja Brazylii grała w Polsce, był poproszony przez Polski Związek o wykład dla trenerów w czasie tam jakiegoś szkolenia. I sam powiedział, że on kasetę z olimpiady, mecze Polaków oglądał bardzo dużo, ponad 100 razy, zanim zrozumiał, na czym polega ta podwójna nasza krótka. No i wymyślił pipa, bo teraz zawodnicy są... Podwójna krótka z drugiej linii. No właśnie. To jest to samo, prawie że to samo tempo, tylko że z drugiej linii. A że zawodnicy są dużo wyżsi, skaczą też wysoko, nie ma żadnego problemu. Gra się szybko. I dlatego Resovia może mieć satysfakcję, że ma taki udział w rozwoju piłki siatkowej w świecie. Panie Marku, na koniec zapytam, tak jak w 2014 roku nasza reprezentacja troszeczkę zwolniła wasze pokolenie od tego, że byliście jedynymi mistrzami świata. Wierzy pan w to, że za parę miesięcy Polska po raz kolejny zostanie mistrzem olimpijskim? To, że nas zwolniła i w 2014 roku zdobyła Mistrzostwo Świata, to uważam, że zrobiła to za późno, ale zostawmy już to. To teraz na Złoto Olimpijskie jeszcze dłużej czekamy. Jeszcze dłużej. No, życzę im z całego serca. Życzę im z całego serca. Mają, jak na dzień dzisiejszy, wspaniałą drużynę. Życzę im trochę szczęścia, bo na tym poziomie jest potrzebne. No cóż, no wierzę, no jest, że żeby oglądać z przyjemnością te mecze, to człowiek wierzy, że nasza reprezentacja będzie wygrywać. No ale to jest tylko sport. I nawet, nie daj Boże, jakby przegrała, to też nie można sobie włosów z głowy wyrywać, bo to jest tylko sport. Ale wierzymy w to i trzymamy kciuki. Wierzymy, bo jest potencjał. To nie jest wiara taka, a może się uda, prawda? Mają 50/50. Albo będą dobrze przygotowani, wytrzymają psychicznie te wszystkie mecze.
chwała im za to. No jak nie, no to stracą jakąś tam szansę, prawda? Ale żeby na 100% być pewny, to w sporcie nigdy nie można. Ale życzymy im złotego medalu. Niech nas w końcu zwolnią z tego obowiązku, że musimy... dyżurnymi mistrzami olimpijskimi. Tak. Dziękuję ślicznie, panie Marku. Naszym gościem był Marek Karbasz, mistrz świata, mistrz olimpijski, co kilkakrotnie wspominaliśmy. Wielokrotnie reprezentant Polski, medalista mistrzostw Polski. Tak moglibyśmy jeszcze wymieniać i wymieniać. Dziękujemy za kolejne spotkanie z cyklu Retro Resovia i już dziś zapraszamy na kolejny. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku wszystkim sympatykom siatkówki, szczególnie sympatykom Resovia, a zawodnikom wspaniałej gry. Dziękujemy, panie Matku.